Okej, więc jeżeli chodzi o topeczkę drugiego dnia, to ten screen był robiony, nie wiem, 2 minuty przed północą, może minutę przed północą. Tak się ona prezentowała. Jak widzicie, najwyższy level 108, dwa w sumie 108. Może ja to sobie przełożę tu na razie. Dwa levele 108, 106, 306 w sumie z tego co widzę i 105. I tyle. I tyle szczerze mówiąc. Więc po tym drugim dniu to EU5 nie wyglądało jakoś super mocno. Może inaczej, w ogóle jakieś tam moje opinie co do tego serwera. Nie ma jakichś takich wariatów strasznych. Nie ma jakichś tam, wiecie, ludzi co napierdalają jak Turor albo Marksman, powiedzmy. Ale jest dużo takich średnio grzybiących graczy, no nie? Więc i w ogóle jest rywalizacja fajna. Rywalizacja jest fajna, dlatego że po pierwsze nie jest bardzo kosztowna, a po drugie zobaczcie ile w tej topce jest ludzi z różnych gildii. No jest sporo po prostu aktywnych graczy, ale nie ma żadnych gigawariatów, nie? No więc tak się prezentowała topka drugiego dnia i jeżeli chodzi o pupile, to drugiego dnia dobiło je 31 osób, co jest chyba całkiem git wynikiem, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o topkę na ten moment, no to już się pojawiło kilka 200 leveli. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No pięć. Pięć 200 leveli. Oczywiście jest jeszcze 8 godzin, jeszcze pewnie się pojawią. Tutaj już się zbliża do 200 powolutku ziomeczek. No, ale tak się teraz ta topeczka prezentuje. W ogóle zobaczcie, jeszcze więcej gildii w topce się pojawiło. Jest Dead Island, jest Echo Masters. Tu Heimataffen. Też jakieś kilka osób z tej gildii się pojawiło. Strasznie jest taka, wiecie, no mieszanka, ale to jest akurat fajne. To jest akurat bardzo fajne, uważam. Pupilków dzisiaj też już mają 152 osoby, pod ziemi jeszcze nikt nie ma, więc tak to ogólnie się prezentuje. Jeżeli chodzi o moją postać, czy coś się tu zmieniło? Nie, szczerze mówiąc nie. Tu jakieś gemiki kopałem w ciągu dnia. Golda widzicie. Nic się tutaj nie zmieniło, coś tam twierdzę rozbudowałem delikatnie. Chyba kwatery jeden poziom wyżej, tutaj eko lecę. No i Akademia i Skarbiec po piąty poziom. W sensie no, na piąty poziom. Żeby to jakoś wyglądało. No i co? Jaki jest ogólnie plan? No chciałbym ten 200, nie? Chciałbym ten 200. To zdecydowanie. Zobaczymy, czy nam się uda. Mam stresa dużego. Jaki jest plan na początek? Tak się zastanawiam. Bo generalnie tak, jeżeli chodzi o to, co chcemy teraz robić, to kluczy już nie potrzebujemy. Został nam tylko jeden klucz. W sensie, no, jeden loch z kluczem. I ten klucz i tak leci ze zbrojowni. Więc ja ogólnie myślę zrobić tak. Połapać sobie teraz pupile. Z dnia po prostu. Bo mamy jeszcze 16. Połapać sobie te pupilki. Coś tutaj pokarmić. Coś tutaj, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś expa ze środowisk pozdobywać i tak dalej. No i dalej pomyślimy, nie? Co myślicie? Pokarmię to sobie, bo tych jedzonek mi się troszkę odłożyło, jak widzicie. Awkę wciąż... No tak, tak, no oczywiście, awkę będziemy chcieli zrobić na jak najwyższym poziomie, ale no, te pupile się przydadzą, zawsze to jakieś statystyki i tak dalej. Po dwóch runach ofiara, dlatego że chciałem sobie na pewno dostać ozłocenie na siedzisko. Więc zrobiłem reset przed drugim kupcem i jak widzicie, siedzisko mamy na poziomie... W sensie na poziomie, mamy już ulepszone podwójnie. Także na tym mi zależało. Jeszcze by się przydało troszeczkę klaserka pofarmić, więc może tutaj polecimy. Mamy grala, chociaż trochę miejsce przejrzymy. Tu ziomeczek ma dwa itemki, dokładnie. O, tu jest jeden. I jeszcze, o, i proszę bardzo, dobra. 62 dobite, okej, lecimy. Przebieranko jakieś. Przede wszystkim zbrojownia, bo szukamy broni. Tu w sumie dużo rzeczy możemy wymienić, bo ja wczoraj jak odblokowałem ten kolejny loch, to już się chyba nie przebierałem, jak się nie mylę. Tylko po prostu... No właśnie. Po prostu ubiłem, co mogłem ubić i tyle, no nie? Z tymi trzema statami... No właśnie, tu jest plus 16. Gemiki to mam na razie dobre, więc gemiki mogę odzyskiwać. Jak tak patrzę. Potem jeszcze zrobimy wymiankę najwyżej, jak wbijemy więcej leveli. Pancerz, stoimy teraz na magu, Damlo. Kurwa. No średnie dojebane, ale...
Ale no, ten rozrzut jak na maga, to nie bardzo. Niestety, lecimy dalej. A coś takiego brać myślisz, Dexon? Skoro mówisz, że te boki nam się przydadzą? No bo tu dostajemy i plus jeden głównych, no i tych boków dużo, nie? Może weźmiemy. Ale pancerz? No pancerz też dobry. No ale mówię, pancerz na razie to wyjebane, bo my i tak nie potrzebujemy na Magusia. O! Kurwa, no. No nie. Coraz lepiej, bez kitu. Tak, poprzednia plus 23, no. A ile mi w ogóle dają gabinet magii? 114, 110, 109. O kurwa, to 50 koła kosztuje. No ale dobre to jest. Wziąłbym to tak TBH. Tylko nie mam golda. No nic. Kółko nie. A we pikach? O kurwa, ty. We pikach niby mam, ale i tak mi chyba nie starczy. A nie, starczy jednak. Okej. Dobra. Nie było tematu. Zapomniałem o tych epikach. Dobra. Sprawdzimy, jak to teraz wygląda. 0,10 na niego. 0,10. Klatę by wypadało wymienić. Ale to jest kurestwo. Nie mogę, kurwa. Tak, nie no, nie będziemy brać, bez sensu. Gabinet jeszcze przebierz. Dobra, jeden na HP zostawimy. Tak, gabinet zaraz sprawdzimy, no. Na razie ten pasek wymienię. Dobra. Starczy mi już. Kurwa, jeszcze jeden. Może lepiej tam niż ten pasek? No to gabinet możemy też porolować, żeby sprawdzić. Ukradłem Witek. Plus 16, no to... Nie no, pasek nam daje 24 na plus. Chyba ten pasek lepszy. Kurwa, jeszcze nie mam golda. Dobra. Teraz mam. Niech będzie tak, to na razie niech sobie leży. Nie wiem, no boli ten brak golda. Nie wiem, czy tych parę misji nie zrobić. Nie wiem, czy tych parę misji nie zrobić i może ewentualnie tych pupili nie połapać. Co my tu mamy za lokację w ogóle? Jest coś? Bo my i tak do 18 musimy to złapać. Erogenia, step strapionych, magmakaron. Dobra. Na razie jebać. Szukamy dalej. O kurwa. 45 koła. Nie, wyjebane w te misje. W sensie no, robimy to. Już jebać.
Zostawimy tego gryfa, byleby się doczołgać do w sensie gryfa, misję, byleby się doczołgać tylko do tego 110 poziomu. Erogenia, step strapionych magmakaron. Jest erogenia. Dobra, mamy dzyńkę. Git. Troszeczkę expa przy okazji. I dobra, to możemy kupić. Dobra, kurwa, znowu drogie. Czekajcie, jedną erogenię trzeba usunąć. Czyli nam zostaje jedna erogenia. To możemy odebrać, wyjebane. Zostaje nam jedna erogenia. Erogenia step strapionych magmakaron. Dobra, sprawdźmy procent. 0,43. Okej. 0,43. No trzeba dognieść, nie? Trzeba dognieść. Ale chcę to jakoś dokończyć. Chcę to jakoś po prostu spiąć w całość. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, siedzi. Okej. No i mamy 108,5. Możemy sobie obejrzeć tą waleczkę. Od 16 munio. Nie no, maszyny to już nie zrobimy na 100%. Czy ja tu mam jeszcze jakiegoś pupila, którego muszę złapać w dzień? Tak, ponika i on mi da expa. To co, to teraz chyba w kom 110, tak? I przy okazji pupile. Bo co my tu mamy innego do roboty? Tu jest wszystko nocą, tu jest nocą. Zobacz procenty, no ale nie wierzę w cuda. 0,00. Środowisko w świetle? Nie no. Ona ma 6 level, my mamy 4, nie ma opcji. Trzeba te pupile i zobaczymy, jak to wyjdzie. Erogenia step strapionych magmakaron. Ty, ale my tu mamy tylko jednego owocka. Dzisiaj jest ziemia. Dobra, chuj. No niestety. Trzeba tu jakiegoś... Chociaż czy my nie ubijemy? Trzeba by tu znaleźć jakiegoś jaśka. Te pupile, generalnie początek tego pupila, w sensie jak to odblokowaliśmy, to jest takie gówno w moim wykonaniu. No ale chuj, no musimy jakoś kombinować, dobra. Okej. Dobra, jest. Pyk. I na razie niech będzie tyle. Czyli zostaje nam step strapionych z dnia. No ale i tak musimy dobić ten 110 awkom. Nie ma opcji inaczej. Strasznie dużo tej awki nam pójdzie. Na to. No trudno. Już nie mamy żadnych pupili za dnia. Dobra. Jest 110. Sianko kopoć, witam. Okej, zaptaszkowało nam, zaptaszkowało. Lecimy po klucz i lecimy z tymi levelami. Jak burza lecisz? Jest lecone. Dobrze, dawaj mi to. Nie, nie muszę chrupek. W sensie wiesz, no ja tutaj jak mi poleci itemek na 3 staty, no to ja widzę mniej więcej, jaki mogę mieć, no nie? To tam wiesz, ta różnica nie jest jakaś ogromna. Dobra, to nam jeszcze siadło. Teraz mamy Magusia. No ale... Ten Maguś... Chociaż on ma 190 level. Nie wiem, czy on nam padnie w sumie. Coś nam poleciało tu. Buty. Ale słabe. Niech to na razie będzie w razie czego. Sprawdźmy procenty na niego. 0,32.
To sporo. Ale statki podbijemy, no. Podbijemy trochę tej inty. Powiedzmy do 400 nawet. Jezu, Neutralowski, ty z dnia na dzień jesteś coraz bardziej sexy. Dziękuję ci, piękny Dustinek. Rzuciłem 1% ponad. Kurwa. Siada na butle tago. Dawaj mi to. Dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy. A ten drugi ile? O, w sumie nie spojrzałem. 002 ten drugi. Nie no, na maszynę się musimy przebrać. Na maszynę się musimy przebrać, to w ogóle nie ma opcji. Ale no to nam jeszcze siądzie. Siądzie nam to, potem nam siądzie nasze odbicie. Jakiś itemek może dostaniemy fajny, bo tam będzie epic. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Jaki masz rozkład gemów? 3 na HP, reszta z ręka, Leszku. Dobra, 119. Czemu jestem magiem w ogóle? Nieźle. Gierka mi chyba coś sugeruje. Okej. Siedzi. Tak, bo odbicie się zostawia w mroku jak już, ale teraz w sumie odkąd skapowali jego poziom, to się w ogóle nie zostawia. Ale się zostawiało w mroku, nie tutaj. Okej, hełmik fajny, od razu będzie do wymianki. No i dobra. Szukamy. O! Kurwa, mamy to. Dobra, dawaj mi to. Jeszcze parę itemów. Gabinet magii wymienialiśmy, no to musimy... Musimy inne rzeczy. Klatę by się przydało wymienić, ta klata już jest tak kurewsko stara. Nie wiem, Leszku, powiem ci, że póki co na takim rozkładzie nam fajnie siada wszystko, w miarę. Jaka broń wypadła, bo nie spojrzałem? Taka, 460 górny, 30 chyba 5 średnich na plus. Więc zostałem taki rozkład, wiesz? Potem jak już będą problemy, to będziemy się zastanawiać. Plus 14 pancerz na minus, wydaje mi się, że nie. No buciki... Buciki i klata tak naprawdę. Wypadałoby... No, tu następna, ale nic fajnego. Gorąc dzisiaj? No, dzisiaj gorąc w chuj, to prawda. Dobra. Odzyskujemy. No i dobra, może sprawdźmy na razie. Kurwa, 2%. Dobra. Gostek. Dawaj, dawaj. Ale poszło. Jeszcze jak nam z niej klata wypadnie. No nie, pasek. Dobra, mamy kolejny kluczyk. Na razie jebać. Możemy obejrzeć z ciekawości. Dobrze. Czy tego zrobimy z bomby? Może byśmy jeszcze coś tu kliknęli przed kolejnym przybierankiem. Dobra, siedzi. W ogóle twierdza posępnego czerepu jest bardzo fajna. Bo tu jest bardzo dużo wojowników. No właśnie. Mamy wieżę. Tu jest bardzo dużo wojowników i tylko jeden maguś chyba. Więc naprawdę może to iść dobrze. Mają rozmach skurczybyki. No mają, to prawda. Tylko nie wiem, czy my bez przebierania do siódmego dopchamy. Wiecie co? Nie klikać na pałę. To jest w ogóle, kurwa, najważniejsze. Zaraz tornado? Właśnie, jeszcze tornadko. To nam podstawy fajnie skoczą. 1% na niego, no. A, kurwa. Zapomniałem, że się logowałem. What? Kurwa. O chuj chodzi. Kurwa. Nie blokujcie mnie, halo. Dobra. Dziękuję.
Trochę siły podbij. Kurwa, Dexon, ty to masz łeb jednak. Tylko musisz, jak masz taką mądrą radę, to musisz pisać zanim wydam na przeciwnika 300 grzybów. Okej, możemy się tak umówić? Rozumisz? O, równe 3 koła. Dobra, a jak w ogóle ze szczęściem stoimy? Szczęścia też możemy trochę podbić. Do 500 niech będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Okej, lecimy. Nawet nie sprawdzam. Bez kitu. 1%. Niezły 1%. 1,3, 1,3. Dobra, mamy to. O, do kotła, fajnie. I teraz mamy kogo? Teraz mamy Woja. Sprawdźmy. 0,75 na niego. No też by go było dobrze ubić. No kurwa, takie procenty powyżej 0,30, 0,40 to ja muszę ubijać. Nie ma opcji w ogóle. I potem mamy w ogóle zwiada. Ten zwiad chyba też nam padnie. Ale to jest takie znowu... No nie wiem, nie wiem. I za tego piątego też byśmy epic jakiś dostali. Ile już grzybów wydałeś? Jak wbijemy dzisiaj 200, to wam powiem, ile grzybów wydałem na ten raz 3-dniowy. Co do jednego. A jak nie wbijemy, to wam nie powiem, bo wstyd. Może tak zrobimy po prostu, że zrobimy tak i tu wpierdolimy. Na 130 masz tornado, będzie gold? Może i masz rację. ,85, no trochę więcej. Nie no, ale że my mamy takie problemy z czymś takim. Dobra, dziękuję ci, kurwa. Sprawdźmy od razu, ile nas wiada. 0,79, no podobnie, podobnie. No też go trzeba dojechać jeszcze. Chociaż w sumie... Może właśnie jedną misję zrobimy. Nawet tą krótszą. A, krótsza nam nie wystarczy. To dzięki. Mamy tornado. I tym tornadkiem teraz. Nie dam, Veigar, bo bardzo łatwo możesz to zrobić. Także nie dam ci, przykro mi. Wpada, wpada ten goldzik. Jak można to zrobić? Tajemnica. No i co? Tu już stopka? Czy jeszcze pójdziemy dalej? Jeszcze coś i klikniemy. Te itemy to chyba sprzedaję. Ile myślicie, żeby zostawić sobie golda na przebieranie? Żeby tak na spokojnie starczyło. Bo chcę wiedzieć, ile tu mogę w staty władować. 100 koła? Nie, 100 koła za mało. Z 250 koła? 500 koła, 400 koła. Sama broń 200 kosztuje? No właśnie. No tak z 500 koła, no. Też tak myślę. Dobra, to tu dobijemy jeszcze. Ale my przebieranko to chcemy zrobić dopiero na maga.
Tu dobijemy, żeby było równo, bo mam chorobę. 1,25, okej. Strefa światła, lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra, siedzi i mamy jakiś trinket. Nie, w krótkich spodenkach, Muniszku, siedzę. Plus 27, fajny. Ile mi tu już dają gemy? 150, czyli znowu około 10 stad na gemie. Przebieranie znowu gemów. Dobra, i teraz pytanie. Dobijamy awkom jeszcze ten 134? Czy po prostu się przebieramy? Jak myślicie? A, dobra. Nieważne, nie było tego pytania. Dobra, tu kolejny mag. Okej, no to przebieranko. Przebieranko. Musimy tu zmienić, no wszystko tak naprawdę. Dużo leveli wbiliśmy. Paseczek. Pancerza trochę na minus, ale może nadrobimy czymś innym. Czyli ja mam teraz 2 gemy na HP, reszta z ręka. Warto zanotować. No siadają. Ej, kto pisał, że broń kosztuje 200 koła, kurwa? Ta kosztowała 30. What, what? Dawaj dalej. O kurwa. Dziękuję. I gabinecik magii może. Gabinecik magii też się przyda. Jeszcze przebrać na 3 staty. Sprawdzaj procenty zaraz, zaraz, bo ja tu jeszcze gemy będę chciał wymienić też. Jak już mi gemy tak będą dać około 10, to wymieniam. No właśnie. Jeszcze co? Jeszcze pierścień. Znowu. Nie chcę, chcę to. Dobrze. I teraz tak, tego... Chociaż nie, tego sprzedamy. Tu zrobimy dziurkę. I szukamy. Tu ile? 151. A już chuj. Dwie staty w tą czy w tą. No wolę na 3 staty, no nie wiem. Jakoś tak preferuję bardziej te 3 staty. Boki to sobie najwyżej goldem podbiję. Te boki są tanie w tym momencie. To jest wyciągnięte z nauki Dexona. Nie wiem czy dobrze, ale wydaje mi się, że tak. Dobra, teraz nam... A no wymienimy jak już poleciał. Czemu same duże lecą? Siemanko Dynsik. No bo jest event twierdzy. Pyk, wszystko wymienione. Okej, sprawdźmy to. No wydaje mi się, że będzie w chuj, ale mogę się zawieść. Kurwa! A nie, to na ludojada było. Ty. Co tu się odjebało? Ja pierdolę. To ja go nie kliknąłem? O chuj tu chodzi. Kurwa, myślałem, że już na magu stoimy. Oh. Dobra, 6% na niego miałem. Jakby kogoś to interesowało. 0,33. Pajak łatwo padł, no a dziwisz się? Po takim przebieraniu. Tak, tak, zaraz tornadko. Inte jeszcze podbijemy. Kurwa, te inty to więcej, nawet 550. Czemu mi nikt nie napisał, że nie kliknąłem tego zwiada w końcu?
Ja byłem święcie przekonany, że już na magu jestem. Przysięgam. Tak, bo nam tu jeszcze goldzik poleci z tornada, no. Możemy trochę wydać. Ja myślałem, że się pod niego przebierasz? A, okej. No nie, nie. Teraz masz maga jak coś? No tak, teraz to wiem. Kurwa, kozaczek, powiem ci tak. No jesteś bezbekiem jebanym, no co ci mogę powiedzieć. Jak chcesz tutaj przyjść i potrolować, to zrób to chociaż śmiesznie, pośmieję się razem z tobą. Ale jesteś jebanym debilem. A przynajmniej na takiego się kreujesz na tym czacie. Także daj sobie spokój. Naprawdę. A jak już chcesz trollować, to zrób to śmiesznie, tak jak powiedziałem. Dziękuję za uwagę. Neutral o widzu? Ale to nie jest mój widz. Sam napisał, że to nie mój widz. To co ja mam być miły? Dobra, trochę to tornado nam poszło. Po przybieranku. Dla poprawy humoru zagadka. Dlaczego wąż nie ma jaj? Bo by wyglądał jak chuj. Ja pierdolę, tak głupie, że aż śmieszny. Dziękuję ci, Patryk, za ten jakże błyskotliwy żarcik. No way. Dzięki, wariacie. Sianko, Nufi. Dobra, strasznie dużo golda nam poleciało. Nie ma sprawy do usług. Dobra, sprawdźmy na razie. 0,83. No to trzeba kliknąć, nie? Trzeba kliknąć. Dobra, ej, szybko nawet, szybko. Fajnie. I mamy strefę mroku, ale to nam na razie nic nie daje. Popołudniowe sucharki, bez kitu. Dobrze. To możemy jeszcze sprzedać. I co? No i kolejni chyba też padną, nie? 2,30 na tego woja. Tak, wydaje mi się, że zamykanie. Teraz już mamy trzech wojów. Powinniśmy to przymknąć, że tak powiem. I w cyrku piąty mag dopiero. No ale jak teraz byśmy to jeszcze ubili jakimś cudem, to w sensie cały ten loch, no to ja bym się przebrał mimo to. Dlaczego się nie ulepsza kopalni? Bo potem klejnoty kosztują cię więcej surek, więcej golda i tak dalej. A na początku masz, nie masz w ogóle, każdy ma ochronę przez pierwsze dwa dni serwera, 48 godzin. Więc jest to po prostu nieopłacalne, bo nawet nie będziesz mógł kopać za bardzo tych gemów. 1,5. To on też raczej siada. Dawaj, smoczku. Po streamku będzie pokazywane. Dobra, siadło. 0,85 na niego. Ty, tej siłki dobijemy, nie? Mamy sporo golda. A tą siłką trochę jesteśmy do tyłu względem inty. Także dobiłbym. I może nawet trochę z ręki jeszcze? Tak myślę. 1%, okej. No trzeba go ubić, no nie ma opcji. Tak? No to macie rację, ale jeszcze się do mnie nie odezwali. Dobra, siedzi. Dobrze, 146 level. Mamy jakieś rękawice. Plus 27 pancerz na minus. Na razie odpuścimy. Tak, tak, no właśnie tornadkiem myślę dobić. Troszkę. Chociaż ten jeden level.
Jak bardzo cię już hejtują, że 200 nie dasz rady pewnie dziś? Nie hejtują mnie w sumie. Nie wiem, czy dam rady. Mówiłem, że może. No kurwa, próba jest podejmowana dość solidna. Myślę, że każdy to widzi. Ktoś tam pierdolił, że ja jestem partnerem, to czy tamto. Zresztą, jak wbiję ten 200, to powiem, ile hajsu wydałem na tą postać do tej pory. I mogę nawet pokazać screeny z maila, jak kupowałem na sklepie. Oczywiście ze swoim kodem, nie? Więc no, jak ktoś tam pierdoli jakieś głupoty, to niech się jebnie w głowę. Dobra, level dobity. A będziesz brał udział w konkursie? Nie, no nie. Aż tak to nie. Chociaż trochę numerków bym miał. Nie powiem, że nie. I dobrze, przebieranko. 0,64, no nie jest to złe, ale brońkę byśmy wymienili. Jakbyśmy brońkę wymienili i przy okazji jakieś tam inne rzeczy, no to jako tako by to siadło, nie? Za samego golda, wolę nie ryzykować. O, proszę bardzo. Wbijemy tu jeszcze tak... Nie wiem, no, 10 leveli? I znowu gemiki zmienimy. Dobra, pancerza i tak trochę zyskałem. To mogę też wymienić. Tu mam jakieś gemiki 154. Nie muszę odzyskiwać. O, proszę bardzo. Na pewno na tego maga musimy, w sensie na tego piątego w cyrku, musimy się konkretnie przebrać. No i myślę, żeby wtedy też... Chociaż czekajcie. Może sprawdźmy te procenty najpierw, jak już tu tyle wymieniłem. I może wtedy też właśnie te gemy zmienię, no nie? 1,20 mamy na niego. Kurwa, no przydałaby się ta broń. A jak w ogóle gabinet magii wygląda? No z gabinetu też... Po około 20 statek byśmy dostali na plus. No ale okej, jeszcze troszkę po broń. No chyba bierzemy, nie? Chyba bierzemy. Szkoda jej nie wziąć. Dobra, sprawdźmy teraz. Prawie 2%, no właśnie. Może się uda, może się nie uda. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Dobra, nie klikaj na pałę zjebie, tylko sprawdź sobie procenty. 1,25. Jeszcze go ubijemy raczej. Mogę dać foty. W sumie nie wiem kogo. Bym musiał Farena zapytać, co on tam mi wysyłał. Tak, tak, masz rację, Wiktor, o tym tornadzie zapomniałem. Po streamku będzie wysyłane. Dobra, jest 150, okej. Ja pierdolę. Pół metek można by powiedzieć. Jeszcze 50. Tomzong. 5%. Nie no, Artur, wiesz, że to jest dość drażliwy temat dla wielu osób. Nie, bo ja bym nie miał surek, żeby to kopać mu nikt, wiesz? Proste, że tak. Cianko, Michasi. Dobra, możemy trochę z ręki machnąć, bo nam ta brońka trochę zabrała. Niech będzie tyle. Tu jeszcze możemy troszkę HP, tak do 500 koła. 1,5. No kurczę, no.
No musimy to ubić, no. Nie ma opcji. Na 4,73,22. No pomyślimy o tym, jak już nie będzie. Jak już to będzie ostateczność, to o, dobra. Jak już to będzie ostateczność, to tak zrobimy. Na razie spróbujemy. 0,80 na woja. Może gabinet lekko. O kurwa, to za samego golda. To chyba nie chcę. O. To już lepsze. A ile mi już w ogóle gemy dają? 160, no to jeszcze parę leveli. Jeszcze parę levelków. Chociaż po co ja to kopałem w sumie? Dobra, już chuj. Jak już wykopałem, to niech będzie, nie? Ja pierdolę, już... O kurwa, nie tu! Jezu, jestem debilem. Ja jestem biednym studentem. Tak jak ktoś zresztą słusznie zauważył wcześniej na czacie. Dobra. Jeszcze trinket by się przydał. Ty widziałeś swoje konkursy? O! Jeszcze mi będzie konkursy wypominał. Człowiek dla widzów 4 miesiące 2 koła rozdał, a chłop mi to wypomina. Nieźle macie. Koledzy i koleżanki. Dobra, zobaczmy teraz. No przecież pozytywnie to mówię, no ja wiem, przecież miliczku, ja się śmieję. 1%. No dużo nam nie da ta zmiana, tak TBH. No ale dobra. Lecimy. Zawsze to tam jakieś itemki nowsze. Cianko, ciamas. O, no i właśnie, i to jest to. Na 1,5% wydajemy tyle grzybów, a na tego wydajemy tak malutko. Piękna jest ta gra. 0,69 dama z brodą. No musimy ją ubić. Musimy ją ubić, żeby się przebierać i przebrać i wymienić gemy. Dziękuję ci, kurwa. Oddało chociaż trochę. Za to poprzednie klikanie. Dobra, i teraz jest Maguś. Czy zrobimy coś w tornadzie jeszcze? Może jeszcze jakiś jeden level wyciśniemy. No coś tam zrobimy. Ile golda w ogóle? Procenty na wieżę sprawdź. Zaraz. Dobra, 158. Poczekaj, czego tu brakuje Kunegundzie? Rękawice jakieś tam. Paseczek chociaż... Dobra, niech będzie tak. To możemy do kibla wyjebać. A, i się nie zmieniło. Dobra, to niech będzie rozmontowanie. Tak, wie, że to dopiero się rusza jakoś... No później generalnie, nie? Ty, a ten pasek to ja mogę chyba sprzedać zamiast do kibla. Kurwa, dobra. Nieważne. Dobrze. Przebieranko chyba. A może jeszcze nie? Kurwa, ile to nam expa daje. Wie, że expa sporo nie daje, także jebać? No tak, ale goldzika daje, nie? A to nam pomoże ze statami, co za tym idzie z lochami tymi głównymi. No, i pachołki się ubiorą do mroku, dokładnie. Tak jak Amsik napisał. Dobra, no ten już chyba nie siądzie. Dobra, no jeden level w tom czy w tom jebać. Plus 12 tylko, nieważne. Szukamy. Musimy wszystkie itemy zmienić dosłownie.
Plus 28, no ale górny mniejszy, na wszystkie staty. Wolałbym... A, i gemiki zmieniam. Ile już mi dają? 164, dokładnie. Czekajcie, od razu znajdę to HP. Jedno. To już możemy wyjebać. 163, 162. To możemy sprzedać, to możemy sprzedać. To na razie niech będzie. Kurwa, teraz nam nagle sypnęło gemy na zrękę. No, no popatrz ty. Ale oddaję. Niech będzie, to zostawimy i to sprzedajemy. Ubieraj se pachołki może pomału. W sensie, że co, gemiki czy... Czy epiki im jakieś dawać? No, 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 kumam o co ci chodzi. Kumie, kumie. Czego tej jeszcze brakuje? Trinketu. O kurwa. No tą klatę by się jeszcze przydało zmienić. Tu możemy dać 164, bo nam raczej więcej nie poleci, tak? Dobra, łatwo. Nie wiem, no... Może im coś tu pozakładam, cokolwiek, chociaż nie wiem, czy jest sens, tak szczerze. Kurwa! Co się tu dzieje do chuja? O kurwa, ile to kosztowało golda! Yes! O, jeszcze minus 13. Ja pierdolę, ale jestem... Czemu ja nie myślę? Wierzę, zaraz ruszysz, nie płacz. Miałem pisać, ale nie zdążyłem. Daj spokój. Nie, pierdolę to przebieranie pachołków na razie. Pierdolę to. Skupiam się na sobie tylko. Dobra, dziękuję. Dobra, to niech na razie zostanie. Tak, tak, właśnie tak myślę, żeby pachołki powoli ulepszać właśnie, w sensie ulepszać. Żeby im dawać to zwierzę i tam ze strefy mroku ewentualnie. I dobrze, temu możemy dać to. I damy mu to, niech ma. To sprzedamy. I to damy na razie w czapy. A HP potrzebujemy, tak? W ogóle potrzebujemy dużo. Bo musimy wymienić te gemy. Dobra, na razie chyba nie chcę tego wymieniać. Także zrobimy tak. Zrobimy tak. Bo jest event twierdzy, Michasi. Jak masz event twierdzy, to lecą ciągle duże. To na razie zostawię, niech będzie. Gem do klaty, no też, no wykopę zaraz, spokojnie. Tylko do klaty potrzebuję HP. No leci trochę tych gemów na zrękę. Czyli tak, u siebie jeszcze muszę chyba gdzieś jednego wymienić, tylko, a dokładnie, w butach. I Kunegunda. Niech ma tak na razie. Musisz odblokować wieżę Evans.
i wtedy ci się oni pojawią. A jak odblokować wieżę, to masz napisane, jak sobie wejdziesz w lożki i tam dojedziesz do wieży, że tak powiem. No Jezu, teraz nam na HP nie leci znowu. Dobra, tej to chyba wszystko na główną statę jebać. Tak mi się wydaje. Te niech na razie sobie leżą. Jaki procent nam rok? No zaraz zobaczymy, tylko chcę skończyć właśnie to przebieranie już. Dobra, jest HP. Pyk. Temu, a nie, którą mamy najlepszą? 163. To temu damy to. No i dobrze, sprawdźmy. A, jeszcze golda mam trochę. To tornado jeszcze nie pójdzie. Żeby jeszcze tutaj może trochę golda wyfarmić. Siemanka ABC, witam cię. Dobra, jest jeszcze jeden level. Sam siebie młody. Bo mi spamują non-stop tym pytaniem. Dobra, na razie starczy. To do kotła. Maga mamy, tak? No to boczka trochę. Tego boczka straciliśmy. Trzymaj się, Damlo. Powodzenia w podrywie. Żebyś tam cosik sobie ogarnął, nie? You know what I mean. Powodzonka. I know. No i git. Dobra, 40%, 650 dobijemy. Pyk. No i dobra, sprawdźmy. Kurwa. Zero 11 mam na tego żonglera pierdolonego. Zjawa 0,26, wieża 0,43. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to klikać, no to by nam chyba trochę... Chociaż na początku ta wieża też nie da jakoś dużo golda, nie? To dopiero później się tam jakoś rozkręca. Nie ubrałem jeszcze całych. Dobra, czekajcie, najpierw wymienimy ten gabinet. Chociaż no w gabinecie tu nie ma jakoś dużo do wymiany, tak wam powiem. Ale dobra, no spróbujemy. Plus 8. Jaki masz rozrzut? Rozrzut jest duży, rozrzut jest ok. Nie no, gabinet nam da tyle co nic. Zobaczcie, tu najsłabszy itemek nam daje 8 statystyk. No dobra, no porolujemy tak jak piszesz. Porolujemy po buty. Przy dodaniu jednego na zrękę mówiłeś, że wzrasta minimalnie, więc lepiej to zrób. A które masz tornado, Lukas? Jeszcze cię zapytam. Osiemdziesiąte ósme? Dobra, czyli jeszcze tornada możemy trochę kliknąć, ale to zaraz. Albo może inaczej. Może teraz spróbujemy kliknąć. Jakiś goldzik wpadnie. Może jeszcze jeden, jeden level, 160.
Dobra. Level też daje HP, tak, tak, no. Dobra, na tym jest Lukas. No i co? No i szukamy trochę, nie? Okej. Całkiem sympatyczny pasek, przyda się na pewno. Buty pierścień na szyjnik plus 13 ci da jakoś? Jakby nam poleciała... O kurwa, jaki rozrzut. No ale minus 2 średnie. No w tym momencie już mam na niego 0,19 jak coś. Trochę już się podbiło. Gdzie to się wpisuje? 206, 614. 206, 614. O kurwa. Ty, coś tu jeszcze muszę zmienić, czy tylko rozrzut się zmienia? Bo jeżeli tylko rozrzut, to z tą bronią mamy 0,34 na niego. Dobra. Jeszcze mamy golda na podbitkę w razie czego. 0,30, no. Czyli o 0,11 nam podskoczyło. Dobrze. Jeszcze może jakaś wymianka. No te budki jakby nam poleciały. Nie wiem, czy to jest mądre, żeby zmieniać takie klaty, ale chuj. Jak na plus, to na plus. Kurwa mać! Dobra, czekajcie. Z tą bronią mamy tyle samo na niego. Chociaż no jeszcze plus staty będą. Plus 12 stat. Ale ja tu mogę tylko jeden itemek ulepszyć, Karondor. No dobra, dobra, wezmę. Dziękuję, kurwa, dziękuję. Dobra. 0,37. To co myślicie? Ale one były na wszystkie staty, Pilol. I tak. Tak, właśnie chyba dodam staty. Jak to było? Jak dodałem jeden gemik na zrękę, to mi jeszcze procenty wzrosły, no nie? Gabinet myślicie też wymienić? W sumie tak, kurwa, w sumie my tu na takich magów... To było drogie, ale chuj. Na takich magów to my musimy... Wszystko maksymalne wyciągnąć. Tu plus 12, spoko. Wisiorek 180, o, wisiorek mi da bardzo dużo. Tylko no jeszcze tego wisiora byśmy potrzebowali, o właśnie. 130 koła. Dobra, ile teraz? 0,55 na niego. Dobra, no te 3 minutki możemy poklikać, zanim się 18 zrobi, nie? A nuż siądzie, jak to mówią. A nuż się uda. O kurwa. Siedzi. Dobra. Szybko nawet. Dobrze. No i teraz mam nadzieję, że to pójdzie z górki.
W sensie kolejni jacyś tam wojownicy. Dokładnie, 3%. 3% na tego. Dziewięć na 10 mag, wiem. Na wieżę 1%, na zjawę 1%. Jakby ktoś pytał. Ale no, trochę leveli wbiję, więc się znowu przebiorę. I w piekle masz 1 na 10, 2 na 10 i 5 na 10 magów. No tak, to akurat też pamiętam. 1,33 na tego. Dobra, myślicie, że łapać te pupile? Nocne? Dobra, jeszcze siadło. Okej, momencik. Tylko już się wypierdolimy z awki, nie? Raczej do zera. No, awka już nam nie jest potrzebna, ale... 1,16 na człowieka gumę. Podbij klaser. No możemy tu poatakować tych mocniejszych, ale nie wiem, czy oni w sumie coś mają. O, tutaj ma. Ja bym łapał przy kolejnym mocnym bloku, czyli przy Madame Mystique, zgaduję. Może masz rację, Dexon. Dobra, kurwa. No ponad 1% jest na niego, no musi siąść jeszcze. I tornado, tak, bo my się tu poprzebieraliśmy. Nie pamiętam nazwy, ale możliwe, że tak, to o niego chodzi. Jak dostać to, że ci się itemy do klasera wyświetlają? Musisz mieć 85 level i 1000 itemków w klaserze i wtedy z kopalni ci leci coś takiego jak święty Graal, który właśnie ci coś takiego daje. W sumie my się bardziej męczymy z wojami niż z tym. Niż z magami w tym tornadzie póki co. Bo dużo inty dodajesz, a możliwe w sumie, no. Bez kitu, tej siły też trochę musimy dodać. Zaraz. Odjebcie się od klasera mojego. Misiaczki. Dobra. Siłki dodamy w razie czego. Lecimy w zrękę. Do tysiaka. Od razu dostaniemy osiągnięcie. Dokładnie. W HP jeszcze trochę polecimy. W sumie to my się możemy z Golda wyzerować. Bo my i tak będziemy robić awkę po te pupile na Madame. To możemy to wyjebać do zera praktycznie. Dobra. Ile teraz na niego, sianko Bober? 1,40 na niego. O! Dobra, chociaż tyle. Że w miarę szybko padło. Już patrzę właśnie na nią. 002. O kurwa, aż mnie już plecy bolą. Dobra, łapiemy te pupile. No niestety. Niestety ostatniego i to kurwa na zrękę jeszcze. Na mnie wpadł ostatni. No ale trudno, jest jak jest. Dobra, na zjawę mamy 3,5% prawie. W strefie mroku.
O, mamy jakąś brońkę. O kurwa. Tego to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. A ile mi tu bronie dają? 23... 10... 20... No to chyba dobre, nie? Ile mi gemy dają? 166, dobra, to gemów jeszcze nie ma co wymieniać. Daj Kuni tą broń, tak, tak, masz rację. Chociaż ona się dużo nie różni. Ale no damy. Dobra, są jakieś buty dla Kuni. I powoli się tu zaczną, chociaż te buty... Ile one mi dadzą? Plus 15 i 130, no właśnie. To my to chyba chcemy dla siebie. Tak myślę. A jej zostawimy te stare moje. Pomyślałem. Wii Smart. Tu coś na Intę. Pyk. Tu klatuwa dla Barbara. Okej, okay, jeszcze wieżę coś ruszymy. Na wieżę mamy 2,5. Pewnie teraz więcej, bo coś tam ubraliśmy. Przecież nie wiem w sumie, czy tych gemów nie pokopać dla nich. No daj tę siłę do... Dobra, dzięki. Oj, ciężko, ciężko to idzie. Na Madame 0,11. Ale na wieżę mamy 6,5. I na kopalnię Glory mamy 5. A Banshee jest not possible, co ciekawe. Dobra, niech będzie to. No to sobie na razie poczyszczę Dexon, bo może ich jeszcze trochę poubieram, no nie? No właśnie. Plus 22, pancerz na minus. Pancerz na wymaga. Jest nam do chuja potrzebny. Więc okej. Okay. Ile wody już? 1,5 litra kończy. Póki co. Dobra, wieża. Na wieży mamy 6,5. Nie działa Teishi Ignite, nie działa. Kiedyś działała, ale niedawno weszła aktualizacja, już na magów berek nie działa. Lać ci się nie chce? No ja tego, ja litra wody wypiłem przed streamem i przed streamem lałem co chwilę. Teraz mniej piję przez te ostatnie 2 godziny. Kurwa, no 6,5% mamy na to, a to nie pada. Naprawdę niesmaczny żart, dobra. O, i teraz mamy maga. Tu chociaż, no dobra, niech będzie tu. Pod siebie sika. Nie no, aż tak to nie. Nie przypominajcie mi, bo mi się zaczyna chcieć. Także cicho. Z ręka dla Kuni. ...171, to już jest prawie dycha, ale dobra, jeszcze się wstrzymamy. Damy tej. Bart Bobel, nie będę na razie itemów dla pachołów szukał. Szkoda mi golda, żeby się o nich troszczyć. Poczekaj, no na razie to szukam gemu na siłę i zobaczymy co dalej. Dobra, jak już mi ta z ręka tak leci, no to wymienię u siebie też, nie? Zresztą mi dużo nie da.
Ale dobra, tu mamy 162, tu mamy 163. Dobra. Jest siła. Cianko Szajbus, witam. Ręce i klaty na górze do kibla. Niech będzie na razie. O kurwa. Dobra. Na Yetiego mamy 2%, na Madame Mystic 0,11 ciągle. O kurwa, nie to. Bart Bobel, musisz pisać grzeczniej, bo ci dam timeouta. Ostrzegam. Dobra, dam już mu na HP, wyjebane na razie. Nie chcę mi się już szukać tych gemów. 1,70. Na wieży mamy w ogóle 0,15, jakby ktoś się zastanawiał. 1,70 na szkieleta jeszcze. To on jeszcze powinien paść. Pokaż tą Banshee, buba. Powstrzymaj się. Powstrzymaj swoje... żądzę. You know, man. 173 level, kurwica. Ile piwek ci jeszcze zostało? 0, bo szukałem pupili. Wymień HP Kuni na zrękę. Proszę cię bardzo, mówisz masz. Jak sprawdzić, jakie piosenki są? Wykrzyknik songlist. Niesamowite są te duże gemy. Bez kitu. Dobra, padło nam. Jakaś czapa dla Magusia. Fajna. 0,41. To już chyba nawet nie ma co. Dobra, może jeszcze jakieś tornadko. O, proszę bardzo. 174. Kurwa, jak to poszło. Ty, co się dzieje? Nareszcie się coś ruszyło. Holy shit, man. Zamykasz tornado dzisiaj? Bez kitu, będzie zamykany. Kurwa, no jakby nam jeszcze ten Voipad. Chociaż mamy... mamy sporo golda. Powiedzmy, że boczki. Mamy w kurwę golda, tak naprawdę. Leć woja i przebieranko, bo 4 levele, tak, tak, no. Tak właśnie myślę zrobić. Może jeszcze tego HP dorzucimy. Przyda się. Bronie dla pachołków. Jebać te pachołki na razie. Dobra. Możesz dobić podstawy 1-1, jak masz tylko jednego gema na wytrzymałość. Tak, tylko że... chcę sobie Dexon zostawić golda na przebieranie, no nie? Więc na razie tak oszczędnie. W miarę. No jakby on nam jeszcze padł, to by nam dał kolejny level i wtedy byśmy mogli zrobić przebierankę. Dobra. Jest 175. Na razie jebać. No dobra, poszukamy czegoś.
Ile mi tu już będą itemy dawać? 21, sporo. Pancerz słaby, ale... Ale wyjebane w to mam na razie. No co mamy? No maga mamy, nie? Skurwiałego. Piczasty, nie zadawaj mi dzisiaj tego pytania. Ja już nie mam siły. O kurwa. No dobrze. Zrobimy to tak. Przy okazji, a tu sobie odzyskamy. No ten pancerz jest ważny na później nawet. A tu jeszcze stracimy. To ile mi to da? Po 213. No to jeszcze hełmik ewentualnie. Hełmik i może brońka. Ile mi bronie dają? No bronie mi znowu dają plus 10. Hełmik jest. Znowu pancerz na minus, ale jebać. No ta brońka by się nowa przydała, ale dobra. Na razie gabinet. Nie Bart Bobel, nie zmienia się. Myślę, że nie ma co tego tłumaczyć, bo... I tak nie zrozumiem, nie zrozumiałem co niektórzy. Dobra, jeszcze pierścionek. Nie, nie, to nie jest losowo. Jezu. To nam daje jeszcze plus 6. No dobra, no. Jak już się wylosowało. Dobra, czekajcie, sprawdzimy procenty teraz. 0,37 na Madame Mystique. Klikamy to? Chyba trzeba. Ja bym klikał, no chyba tak. Chyba już tu nic więcej nie wykombinujemy. Brońki jeszcze nie zmieniałem, ale brońkę chcę zmienić później. My potem mamy jeszcze dwóch magów. Kończ streama i odpoczywaj, bo widzę, że na rezerwie jedziesz. No jak się grzyby skończą, to kończę. Nie... Dobra. Ile nawoja? Pewnie dużo. 1,5. Zero trzy szybciej pada niż Void 2%, to prawda. Coś jest tutaj rozjebane, masz rację, Bombo. Czyli stream do końca miesiąca. O, w miarę szybko teraz. Dobra. No i teraz mamy kolejnego maga. 0,06 na nią. Szczurek! Dziękuję ci pięknie za Primika. Dzięki śliczne, wariacie. Coś takiego, Pil, no. Coś takiego. Pierwszy, drugi i właśnie piąty chyba. No padnij, no znowu nam ten Voida level kolejny, kurwa. No, dziękuję. Dobra, jeszcze 20. No tutaj to już brońkę musimy zmienić koniecznie. Mój rekord 3 dni 134 level chyba. Albo 132. Coś koło tego, kurwa mać. ...23 średnie na plus, nie? Ale no rozrzut musi być chociaż to 600, kurwa. 0,05, nic nam to nie zmienia. Ale Kunegundzie możemy wymienić, no. Ty, poczekaj, a... A bo to 11 musimy...
kurwa! Przecież skończyliśmy 11. Czemu mi nie zaptaszkowało? Halo? Relog walni? No nie działa właśnie. Piekło jest jako 11 jak coś? To czemu tu pisze 12? No zaraz i tak będziemy gemy kopać, ale... Dziwna sprawa. Ile mi dają gemy? 168, no nie za dużo. Też tak miałem na EU3 i normalnie dropnął klucz. A, no to zaraz zobaczymy. 172 już. No to już trochę daje. To na razie jebać, i tak wykopiemy. Zgadza się dropi bez znaczenia? A, to git. Tu możemy do klatu wydać. O kurwa. No to bieremy jak chuj, nie? Bieremy to. Taki górny. O kurwa. Namaga jest dobre, no. 0,16. No wzrasta nam w chuj. Jeszcze gemy tu powymieniam. Czekajcie, wymienimy gemy. O, faktycznie. Tylko czy my jebniemy od razu Esteros? Bo nie wiem. O, 173 nam nawet może polecieć. Nie no, lepsze. Pierwszych dwóch na luzie. Czekajcie. Te gemy w sumie nie są takie stare. 0,20 na duszę na Esteros 1%. I Esteros nam daje epiki też każdy przeciwnik. Dobra. Są jakieś ręce. Dla Magusia. Lecimy dalej. Dobra, kurwa, 185 już. Ja pierdolę, ej. Zaczynamy się zbliżać do tego momentu. Holy shit, man. Teraz jak namaga. $0.29 na piekło, na tą potępioną duszę. A może jeszcze tornadko jakieś? Chociaż to jest woj. A na mrok? Bez kitu. Kurwa, ja mam tylko to, co expa daje w głowie. Ja mam na wieży 10% do chuja. Na mrok mam niecałe 2. No właśnie, przecież tu jest gold darmowy. Kurwa, dziękuję wam, że myślicie za mnie. Ja już jestem rozpierdolony. Dobrze, co my tu mamy? Tu możemy założyć. Na siłkę możemy założyć. Na intę zakładamy. Buciki spoko. Odzysk klejnotu. Tu robimy dziurę. Potrzebujemy... Dwa gemy na siłę co najmniej. 3,52 wróżka zębuszka, czyli wieża. Jeszcze to jebniemy raczej. Na Banshee mamy niecałe 3%. Dobra. Jakaś klatuwa dla Barbara.
No plus 14, już tutaj to się aż tak nie będziemy napinać. Wieża jeszcze powinna posiadać nam. Przynajmniej do kolejnego maga, tak myślę. O, i mamy kolejnego maga. Dobra, to na razie jebać. Na intę naszyjnik. Plus 15, to też na razie jebać. Teraz tak, Banshee, strefa mroku. Ten loszek powinniśmy zamknąć. Tak mi się wydaje. Dokładnie. I dalej też pójdzie łatwo. A, i tu mamy kolejnego maga. Dobra, to moment. To zostawiamy z boku. Czy buty jakieś fajne? Plus 14, tylko nam pancerza zabierają. A Kunegundzie? Plus 29. Dobra, to damy jej. Niech będzie. A, i jeszcze tego gremlina. Na gremlina mamy ponad 2%. Dobra, git. Następne buty. Plus 17 i tylko 30 pancerza na minus. Jaki ja tu mam gemik? 169. Nie poleci lepszy? Cześć, Actimelku. Witam cię serdecznie. Witam, witam. Miło mi, że wpadłeś. Jest ręka. Ile? 173. Dobra. Nie tak źle. Strefa mroku. Kamienny olbrzym pada z bomby, myślę. Gold wydaj. Zaraz wydam. A mogę teraz w sumie, no. No to mintę trzeba jeszcze dokurwić. Chociaż my tu teraz boki dostaliśmy z broni. To może nam się bardziej przyda w główną trochę polecieć. W ogóle to tak. Tak jak napisał Dexon. Może 1:1 po prostu... tą z rękę i HP, czyli po prostu... Hello, Kremo. Czyli po prostu dobiję tą z rękę do 1050 tak samo. 1050, dobra. I lecimy. Potem mamy kolejnego magusia po tym woju. Jest, 186. To wyjebane na razie i sprawdzamy procent. 0,45 mamy na tą duszę. 0,45, dobra. Ty, a jakby może jeszcze te gemy pozmieniać chociaż? Ale tu mam większość zmienionych, ewentualnie dwa. Kurwa, mam jednego slota. Jest kluczyk, zaraz sprawdzimy. Kurwa, 171. Ale kurwisko. Co z pomysłem ulepszenia kompalni? Nie chcę mimo to na razie tego robić, bo tu się skończy tak, że nie będę miał surek. Te procenty nie są złe na tego maga, no. 172. I sprawdzimy na ten nowy log jeszcze. Ty, bez kitu, mamy na prawie 2% na wieżę. To tu jeszcze goldzik nam wpadnie. I mamy 1,5% na niego. A, i kolejny mag. Jest jakaś klatuwa dla Barbara. Zobacz, ile masz jeszcze ochrony. No ja mam długo, ja mam prawie do północy. Ja przecież tą twierdzę późno odblokowałem na streamie wtedy. Pyk. I co? I ten szczur ściekowy. Na niego jeszcze mamy 1,5%. Dokładnie. Brońka. Kurwa mać. No ale ten górny mniejszy. Górny mniejszy i chyba nie chce jak na maga. No ale 15 już nam dają broń. Dla Kuni. A dla Kuni możemy dać. Nie wiem w sumie, czy to dobry deal, ale już wyjebane w tą Kunegundę. No nie, no trzeba tą potępioną duszę, no nie ma opcji. Już nic tu więcej nie zrobimy. Musimy ją po prostu ujebać.
Mamy jeszcze golda trochę. Golda możemy wrzucić w rękę. Zostawimy sobie tak, powiedzmy, z tyle. Druid dyma magów? No powiem ci, że właśnie też mam takie przy... Dobra, siedzi. Też mam takie przeświadczenie, że druid jest całkiem niezły na magów. To prawda, no. Dobra, ile na kolejnego? 0,20, ty! To nie jest taki... Nie jest taki zły wynik. Jak jeszcze brońkę zmienimy... A to wszystko to jest... Bez golda praktycznie. Kurwa, jakbym kółkiem zakręcił po golda. Co myślicie? Bo dobra jest ta czapa. Szkoda by było nie brać. Dawaj, kręć. No już wyjebane, już. Wszystko w fokus na ten 200 level. O kurwa, dobra. Ale że od razu tak, o? O, i za chwilę jeszcze lepsza czapka. No ale pancerza mniej. Rękawice za samego golda, ale nie takie drogie. No i pokręcone, bez kitu. Tu plus 7 pancerza mało, no przebieramy. No musimy znowu praktycznie wszystko przebrać. Prawie 1% na tą kurwę. Pilol Portal spróbuje przed następnym magiem. Sprawdź tego, żeby wiedzieć przed klikaniem. Procenty. Nie no, raczej to powinno być darmowe. Dokładnie. Dobra. Kurwa, całe biurko mi się trzęsie. Jak klikam. Dobra, w sumie to level dobiłem. Jebać na razie. Sprawdźmy. 009 na nią mamy. Na wieżę mamy 5%. Na SF Toolsie, Kozi. Na SF Toolsie.
Plus 13 tylko, dobra, to co mi daje golda to wypierdolę. Golda wydaj, tak, tak. Znaczy no w sumie mogę, no. A, tu jest kolejny mag. Dobra, z rękę lecimy. Tu możemy jeszcze z 50 w siłkę, bo potem mamy wojowników. Szaman Udu 3%, prawie 4. O, oni już tu mają niższy level niż my. Nie wiem, Dustinek, 230, coś takiego. Szaman Udu siedzi, potem chyba już to domkniemy, tak mi się wydaje. Raczej na luzie. Na wieży mamy jeszcze 2%, są jakieś buciki. Buciki plus 6 mało pancerza. A tu ile dają? Plus 9. Dobra, no zmienię sobie, jest tu 6 stat na plus. Każda stata się liczy w tym momencie. Golema raczej też machnę, dokładnie. Pierścień na wszystkie, plus 2, tu nie ma wcale pierścionka. Stracili 5k? Słuchaj, nie mój problem, tak? Dobra, zamknięte. Brońka dla maga, całkiem niezła. I przyda się jeszcze gemik dla maga też. Na intę. Skąd ja mam suba? Możliwe, że ci ktoś zgiftował, bo ostatnio było sporo giftów, wiesz? Widzimy się na kolejnym streamku, wariacie. Dobra, wieża jeszcze 5%. W sumie po tej zmianie brońki nie ma co się dziwić. No 200 bym chciał, Dustinek, minimum. Ile napiekło? 0,11 w tym momencie. Kurwa, i kolejny mag. Co za kurwy. Ale w piekle już mamy ostatniego maga, więc raczej siądź. 3% jeszcze na tą wieżę. Jakby nam jakaś brońka poleciała dla nas. O Jezu, bym tutaj się chyba... Nie wiem, co bym zaczął robić. Ale coś na pewno. A, i musimy gabinet magii zmienić, bo ostatnio nie zmieniałem. Jakby co? Lepiej nie mów? No właśnie. Może lepiej nie. Dobra, to jebać. Nie wiem, ile my jeszcze tej wieży jesteśmy w stanie popchnąć, ale to jest goldzik dla nas. Trinket dla Kuni może być. O, kolejny kluczyk, proszę bardzo. Procent na mrok, 0,50 tylko, jebać już ten mrok. Już mnie dzisiaj nie interesuje. Dobra, to wypierdalamy. Jest z ręka. 178 już nawet, ile ja mam w broni? 172, dobra. To może jeszcze gemiki trochę powymieniamy. Lecimy dalej, kolejna wieżyczka. Okej. Znowu jakieś buty dla Barbara, ale jebać. Dobrze, i mamy kolejnego maga, sprawdźmy. 0,31, właśnie, czyli to już jest koniec wieży na ten moment. Mamy bardzo dużo golda, którego znowu możemy wydać w rękę. Może jeszcze tu 800 boczki niech będą. Tak, tak, gabinet przebiorę zaraz. Zostawię sobie tak z 1,5 kloka. Dobra. Tornadko. Dziękuję ci, rolniczku. Doceniam, że we mnie wierzysz.
Okej, to jeszcze padło. To padło. No może by się udało jeszcze jeden level wykręcić z tego tornado. Jeszcze portal miał sprawdzić przed magiem. Zrobię to po przebraniu. Zajebisty item swoją drogą. Okej, to nam jeszcze siadło. Jeszcze jeden jeszcze dwa i level. Dobra. Teraz meduza, jebać tą meduzę już. Znowu mamy dużo golda, level dobity. Cztery levele jeszcze. No to co? Jakieś przebieranie. A nie, gabinet magii najpierw. Najpierw zaczniemy od gabinetu, bo broń z takim rozrzutem. Dziękuję ci pięknie, Bombo. Broń z takim rozrzutem nam się prędko nie trafi. Więc przebierzemy gabinet, spróbujemy ten portal jebnąć, może się uda na raz. To sam gold, ale jebać, bo będę szukał tak samo jak pierścionka. Mamy trochę tego golda, więc... W sumie to mogłem gemika wymienić. Ale dobra, zaraz. No właśnie. 38 na itemie, ja pierdolę. Z tego gabinetu naprawdę długo nie zmienialiśmy. O to dwie... A, czyli na trinkecie dostaniemy 20 około. Wszystko leci. Oprócz trinketu, ale trinket też poleciał, dobra. Dobra, spróbujmy jebnąć ten portal. Chwila wychillowania. Oła. O kurwa, no chyba nie siądzie. Jak tak patrzę. No, ale nawet jakbyśmy później to zrobili, to i tak by nie siadło. 0,24 na piekło. Dobra, może jeszcze cosik w tej zbrojowni przebierzemy. Jak tu w ogóle wyglądają itemki? Ty, no itemy mamy dobre, tak szczerze. Plus 13, ale... Ale no rozrzut mniejszy. Pasek wymień, a bez kitu, pasek by nam się przydał, no. Tylko to wiesz, niech ci teraz wypadnie pasek na 3 staty, nie? Nie jest takie proste. Gemiki może, gemiki też zaraz, no, ale jeszcze chwilę poroluję. Tu plus 5, niech będzie. No mówię, każda stata jest kurwa na wagę złota, nie? Dobra, to nie było jednak takie trudne. Jak myślałem. Niepotrzebnie w ogóle wyciągam te gemy, ale chuj. 179, to dajemy do broni, bo to jest high roll. Mikrus, nie będzie English Time'a dzisiaj. Napisz do mnie po streamie, to ci oddam te punkty. Nie w takim momencie, proszę cię. To nam daje za mało, żeby zmieniać. Ale nudziasz? No tak. Tu się dzieją na tym streamie w tym momencie rzeczy wagi państwowej. A wy mi wypierdalacie z jakimś English Time'em. Ludzie, dajcie sobie spokój. ...174, kurde, duży rozrzut tych gemów. 174 tak samo. Dobrze, wybaczam, tylko odezwij się do mnie na Discordzie, żebym ci oddał te punkty, wariacie. Bo ja zapomnę. Jak możesz. Na Inte mamy jakieś stare. Tu jakiś 168. Nie mam surek na tyle serek, raczej, wiesz. No ale to raczej siądzie już na tej jedynce. Raczej powinno być git. Ale tu zmieniać gemy dla dwóch statystyk to naprawdę się chyba mija z celem. Dobra, sprawdźmy po wymianie tego paska. 0,31. Dobra, powiedzmy, że jeszcze troszeczkę rolowania. Dosłownie tak tyci. I po prostu napierdalamy. Zużywam całego... A poczekajcie. Nie no, wieża też mała. To jebać. To ma być postać na late game? Tak.
Ja jedyny stop jaki mam to teraz na tym magu już tak naprawdę. W sensie do 200 levela. O kurwa. Ty no, wymieniamy chyba, nie? Wymieniamy w chuj. Taki górny jest OP, dobra, sprawdźmy. Właśnie tego szukałem tak po cichu. 0,60. No cóż. Zerujemy się z golda. I napierdalamy, nie? Jakbyśmy jeszcze może tornadko coś. Mamy maga tutaj w sumie. No właśnie. Jeszcze jakiś goldzik nam poleci. Dobra, to już chyba nie siada. Ale stat nam jeszcze sporo wpadło. Wracamy. Dawaj, duszyczko pierdolona. I was here. O kurwa. Mamy to no. Ile grzyba poszło? Zaraz wam powiem. Zobaczymy jeszcze to piekło dalej. To piekło jeszcze powinno paść. Jeszcze może to zamkniemy. Chociaż nie wiem w sumie. Już tak doklikam, żeby doklikać, wyjebany. Tu już mamy samych zwiadów i wojów. Ale już nic innego nie klikam, bo mi się nie chce. Ile grzyba? Dobra, powiem wam ile grzyba. Ale nie, no to już jak skończymy klikać, to wam od razu powiem. Powiem wam od razu tak finalnie ile poszło. Dexon, dziękuję ci pięknie. Za 5 gifcików. A bez kitu, Dexon. Dexon obiecał, że jak wbijemy 200 poziom, to rozda 5 gifcików. Dziękuję ci ślicznie, Dexon. Bardzo mi miło. Dzięki śliczne. Dwusetny wbity to się należy? Dziękuję, dziękuję. 1% na tego woja. Nie no, to piekiełko bym chciał zamknąć jeszcze, nie? To piekiełko bym chciał zamknąć, bo to powinno pójść gładko dość. Już teraz. Tylko nie wiem, czy tu bez jakiegoś przebrania się jeszcze nie obejdzie, no ale... Ale przebrani w sumie jesteśmy. Jakby nie patrzeć. 1% to jest jeszcze klikable. Dziękuję, Demiels. Alimenty? Nie mam dzieci. Jeszcze. Dobra. Nie jestem alimenciarzem. 0,72 na adwokata diabła. Dobra, już mi się tu nawet nie chce przebierać, powiem wam. Po prostu wydaję tego golda.
I lecimy dalej. Dziecko w drodze, trzeba wózek kupić? Nie, nie. Dobra. Będziesz miał co dzieciom opowiadać? Bez kitu. Dobra, 0,54 na tego też. No dopchniemy, dopchniemy po prostu. Neu1 wbił DH w 2 dni, ale to był trzeci dzień serwera, bo on zaczął drugiego dnia. A, no właśnie. Oj, zobaczcie, i mamy 210. Na jakim równiutkim kończymy? No way. Pięknie. I jakieś rękawice od razu do zmianki. Pyk. Dobrze, ile grzybów? Już wam mówię. Już wam mówię, ile grzybów wydałem, tylko muszę sam to policzyć. Z dużych pakietów wyszło mi 29 koła grzyba, ogólnie kupionych na to konto. Do tego trzeba dodać pakiet twierdzy. Natomiast jeszcze 3300 mi zostały na koncie. Czyli powiedzmy, że 26 tysięcy grzybów. 26 tysięcy grzybów około wydałem, żeby to wjebać. Tak wygląda topka w tym momencie. Najwyższy level 220 chyba. THC ma 217. Ile jest 200 plus? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7200 plus, ale oczywiście mamy jeszcze no 4,5 godziny do końca dnia, nie? Więc jeszcze tutaj mogą się jacyś nowi pojawić. Jeżeli chodzi o pupilki, to 184 osoby je mają. No i tyle, nie? Dociśnij do top 2? Nie, no nie będę tu ludzi zbijał w rankingu. Nie ma sensu. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze te inne rzeczy, w sensie te codzienne. Zakup bił w 3 dni 250. No to git, nie? Kurwa, ile nam tu golda sypnęło. A pod ziemię? No teraz musimy surki farmić, nie? To już powoli ludziom schodzą... O właśnie. Już powoli ludziom schodzą ochronki. Także musimy surki farmić na podziemie. I tak, rameczka. Rameczka jeszcze... Żeby... Kopalnia na jedynce to zrobiliśmy, Munik. Mam Serex, no. Żeby... Uwiecznić ten moment. Pyk. Siedzi. Siedzi, siedzi. Akurat 210 nawet mi pasuje, bo równy level. Dobrze, wszystko. 3,5 godziny streama. Pięknie wam dziękuję za obecność przez te 3 dni. Mam nadzieję, że podobało wam się to. Mam nadzieję, że było fajnie. Dobrze się bawiliście. Nie będę raczej tego powtarzał, bo naprawdę jest to kosztowne. Ale raz się udało, więc jest git. No i jeszcze mogę dodać, żebyście używali kodu Neutral na sklepie Shakesa, jak będziecie coś kupować. Przyda się po tym weekendzie. Także dzięki pięknie i nara!